To jest program Dziś Wieczorem. Beata Tadla. Witam Państwa w TVP Info. Jeszcze raz witam naszych gości Halinę Frąckowiak i Krzysztofa Dałkrzewicza. Rozpoczęliśmy w wiadomościach rozmowę o dniu zadusznym, o tym, o czym myśli się dzisiaj, kogo wspomina. Strata mamy, Pani Halino. Nagła śmierć partnera, ojca Pani syna. Strata bliskich, przyjaciół. W przypadku Pana Krzysztofa strata ukochanej żony. Czy zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że żałoba jest stanem naturalnym, jeśli nie trwa wiecznie? By była ciężka, gdyby trwała wiecznie. Bo po prostu trzeba w którymś momencie zacząć żyć. Także im człowiek się szybciej pozbiera, tym lepiej. Właściwie należy zostawić tylko pamięć i szanować tych, którzy odeszli, tak mi się wydaje. Natomiast reszta to już... Gdybyśmy tylko myśleli do tyłu, to byśmy się zadręczyli w którymś momencie. A szkoda życia po prostu. Nawet jest takie powiedzenie biblijne. Opłakać, pochować, ale potem wejść we własne życie. I tak rzeczywiście jest, chociaż jest to trudne, bo pamięć oczywiście na zawsze pozostaje. Ból pewnego rodzaju również. Ale trzeba oczywiście z tym jakoś żyć, jak sobie radzić. Radzić sobie poprzez pewnie jakieś takie pozytywne emocje, dobre emocje. Co prawda w psychologii jest tak, że psychologowie nie lubią dużo pisać na temat pozytywnych emocji, raczej piszą o tym, co jest trudne. Ja być może dlatego, że jestem piosenkarką i w literaturze tak jest, że się odwołujemy częściej do pozytywnych emocji. Ale Pani jest też psychologiem. Tak, ale wyznaczam sobie jednak taką i nadaję sobie taką intencję, ażeby szukać dobra, ażeby ta rzeczywiście i szklanka była do połowy pełna, nie pusta. No właśnie, to kiedy przychodzi taki moment w żałobie, że bardziej skupiamy się na radości, że ta osoba z nami była, że spędziliśmy wspólny czas, niż żałujemy, że już więcej nie będzie wspólnych chwil? Wie Pani, to co powiem, to może parę osób zdenerwować, ale kiedy tata mój umierał, to ja się modliłem, żeby umarł. Bo miał ciężko chorobę, to był strasznie twardy facet. On przeżył niewolę w Niemczech, drugą wojnę, później po wojnie był fantastyczny. Zmogła go choroba tak, że on płakał całymi dniami. Tak go to bolało. To było dawne. I ja naprawdę się modliłem, żeby jak najszybciej odszedł, żeby się nie męczył. Pamiętam, w ogóle dostałem telefon o tym, że tata odszedł między jednym a drugim koncertem. I to jest... No i co ja tym ludziom powiem, jest pełna sala, że tata mi zmarł w związku z tym, dziękuję Państwu, jadę, zostawiam. Nie, po prostu zagrałem, no musiałem. Ale jest też coś takiego, że ci zmarli, nasi bliscy w jakiś sposób nas też wspierają. Przychodzą do nas, prawda, czy w snach, nie tylko w naszych myślach i pamięci. I na przykład obok tych najbliższych, czyli naszych, nie wiem, czy rodziców, czy z rodziny, ja się spotykałam w snach również z moimi przyjaciółmi, artystami, którzy przychodzili. I ja wiedziałam, że to oni czegoś potrzebują. My się bardzo często, prawda, modlimy o wstawiennictwo do różnych świętych naszych patronów z prośbami, ale nasi przyjaciele także często potrzebują... Wierzy Pani w to, że ci, co odeszli, potrzebują naszych myśli, w przypadku osób wierzących modlitwy, czy tak bardziej my tego potrzebujemy? Nie, absolutnie wierzę, że potrzebują osoby, które odchodzą, potrzebują również osoby żyjące. Za nich także trzeba się modlić, jeśli nawet są to osoby, które zranią nas, zrobią nam jakąś przykrość, to dobrze jest się za nie pomodlić. Można oswoić śmierć? Chyba ciężkie pytanie. To... Pan powiedział, że Pana tata długo umierał. Tak. Można się przyzwyczaić do tego? To znaczy, ja nie mogłem się przyzwyczaić. Natomiast jak tutaj Halinka mówiła, że się pojawiają w snach, to tata mój się pojawił w parę dni
potem jak odszedł i z pretensjami do mnie, dlaczego mu nie dałem papierosów na drogę w tamtą stronę. I to był tak realistyczny sen, że pojechałem, kupiłem papierosy, pojechałem na cmentarz i włożyłem za grób, ponieważ inaczej po prostu... Miałby pan poczucie winy. No dokładnie, dokładnie. Pani mówiła, że ból po stracie osoby bliskiej może być bardziej przykry niż nawet ból fizyczny. Pani przeżyła bardzo ciężki wypadek, ale śmierć drugiej osoby boli bardziej niż ta złamana noga? Zdecydowanie tak, ponieważ mój wypadek, który miał miejsce już wiele lat temu, właściwie uskrzydlał mnie dzięki ludziom. Dzięki temu, że wiedziałam, że mój syn, który ma 9-10 lat, bardzo mnie potrzebuje i ja chcę dla niego dojść do sił i być zdrowa. Ludzie, którzy pamiętali o mnie, którzy dawali dowody, także i publiczność, nie tylko rodzina, która mnie wspierała i pomogła, ale także i publiczność. W związku z tym ja sobie świetnie radzę. Natomiast bywa tak dojmujący ból, jeśli dotknie drugiej bliskiej mi osoby. I wtedy jest mi trudniej. Wtedy muszę się jakby zatrzymać, przeżyć to w środku, poczekać na jakąś, nie wiem, zmianę, odbudowę wewnętrzną, czegoś takiego. No teraz pamiętając o naszych bliskich, chodzimy na cmentarz, prawda, palimy znicze, składamy kwiaty, czy kwestujemy. Ja wczoraj akurat, będąc na Powązkach, widziałam ciebie, szłam z moim synem, z jego żoną, z dzieckiem, z wózkiem i ja i byłam... Tak mi miło było, jak ciebie zobaczyłam, chciałam podejść, ale nie podeszłam, bo był oblegany przez całą masę ludzi. No tak, pan wspomniał o tym spotkaniu na Powązkach, bo to jest i spotkanie ze zmarłymi, ale przede wszystkim z żywymi. Z żywymi, mało tego, muszę pani powiedzieć, że to są tak sympatyczne spotkania, tak serdeczne i wyrazy no, czegoś niesamowitego. Okazuje się, że połowa tych pań, które mi wrzucały to puszek, kocha się w moim synu Grzesiu, w ogóle to wszystko to, ale naprawdę to uskrzydla, tym bardziej, że jedna pani dzisiaj powiedziała, że oddaje ostatnie pieniądze, zostawia sobie tylko na bilet autobusowy, tam było jakieś 12 zł mi wrzuciła, czy coś takiego, żeby mieć na bilet, bo mówi, ja w poniedziałek, czy tam we wtorek będę miała emeryturę, to ja do tego wtorku dożyję, bo to coś tam mam w lodówce. Mi wysypała resztę tych drobnych i jak takich ludzi nie kochać po prostu. Taki wdowi grosz, właściwie, można powiedzieć. Zwykło się mówić, że takie trudne przeżycia, czy trudne przeżycie jest po coś, że po chorobie, po dramacie, po stracie bliskich, stajemy się inni, może czasem lepsi. Czy państwu udało się znaleźć sens w cierpieniu? Odpowiedź na pytanie. Po co? Tak. Uważam, że wszystko dzieje się po coś. Nie ma przypadków. I jeżeli ma miejsce coś dobrego, to jest oczywiste, prawda? Natomiast jeśli spotyka nas jakiś dramat życiowy, to ja przynajmniej wyznaję taką jakąś swoją zasadę, czy mam taką cechę, że nie walczę, zatrzymuję się. I wiem, że to trzeba naprawdę wewnętrznie jakoś przeżyć i zrozumieć, bo może nie od razu znajdę rozwiązanie, może nie od razu będę wiedziała, jak mam wyjść z trudnej sytuacji. One są bardzo różne. Natomiast bardzo ważne jest, żeby to w którymś momencie zrozumieć, co to miało dla mnie oznaczać. I najczęściej przychodzi jakieś takie, prawda, nie to, że olśnienie, ale powoli się wszystko porządkuje, układa. To na pewno ma sens, choćby dlatego, żeby ludzie byli lepsi przez to, że, prawda, czegoś doświadczają. Są mądrzejsi i lepsi przez to. To jest naturalne, że sobie zadajemy pytanie, prawda, po co, dlaczego nas to spotkało. Pan znalazł odpowiedź na to? Bo chyba jest wściekłość najpierw, prawda, potem pani, dopiero... Nie jestem w stanie powiedzieć tak naprawdę. Ja wiem jedno, że po śmierci Małgosi bardzo mocno wyhamowałem, jeżeli chodzi o swoje życie, bo myśmy do jej odejścia cały czas
kombinowali, że chłopcy podrosną, pójdą z domu, my mamy jakieś pieniądze, to pojedziemy do Japonii, gdzieś tam jeszcze to planowaliśmy, później to wszystko wzięło w łeb, ale doszedłem do wniosku, że nie ma sensu gdzieś tam wszystko gromadzić pod siebie, że coraz częściej zacząłem bywać na Mazurach, na swoim ukochanym jeziorze, jeziorem Kośno. Zresztą kiedyś oglądając film Kung Fu Panda chyba, trafiłem na zdanie, które ja mówię, to jest taki animowany film dla dzieci, prawda? Ale tak oglądałem, latałem pilotem po telewizorze, trafiłem, mówię, no trzeba wracać do źródeł, prawda, zacząć oglądać i kreskówki. I w tejże kreskówce mistrz mówi do małej pandy zdanie, które mnie przytkało w ogóle. I wiele razy kończę swoje koncerty tym zdaniem, bo on mówi do tej małej pandy tak, pamiętaj. Wczoraj to już historia, jutro to tajemnica, dziś to jest dar losu, który trzeba pięknie przeżyć. Dziś to jest dar losu, który trzeba pięknie przeżyć. I zakodowałem sobie, wie pani, w tym momencie mam mniej problemów, ponieważ to, co było wcześniej problemem, dla mnie przestało być. Dlatego, że my stwarzamy sobie problemy za pomocą małych, drobnych rzeczy, które nas później wykańczają. A jeżeli się pozbędzie tego, wyrzuci się ten balast za siebie, to wydaje mi się, że też życie automatycznie staje się lżejsze i inaczej się je pojmuje, inaczej się je po prostu tam zbiera po drodze. To prawda, bardzo mądre i dobrze by było, gdyby to była puenta programu, ale jeszcze nie kończymy, jeszcze mamy trochę czasu. Pani śpiewała, idę dalej. To jest też motto życiowe? No tak, tak się stało rzeczywiście, że słowa mojej piosenki i tytuł jej stał się niejako takim mottem dla mojego życia. Idę dalej. Cokolwiek się dzieje, to co powiedział Krzysztof przed chwilą. Myśli nasze, wybieganie w przyszłość, to potrafi być zabójcze, ponieważ kreujemy, wymyślamy nierzeczywistość. To nie istnieje tak naprawdę. Ale trzeba mieć marzenia. Marzenia tak. I wierzę, że marzenia się spełniają. Ale, natomiast ale destrukcyjne... Też, one powinny być w zasięgu ręki po prostu. To jest coś, po co się sięgnie i będzie miało. Natomiast jeżeli sobie wymyślimy, że będziemy mieli wyspę na Pacyfiku, to po prostu już trzeba naprawdę mieć fart, żeby tę wyspę mieć. Pani Halina, ja jeszcze... artystą jest też może, nie wiem, może mnie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Łatwiej coś przeżywać, bo możecie na przykład to wyśpiewać. Pani organizuje zaduszki artystyczne. Tak, na pewno tak. I jeszcze dodam tylko, że intuicja jest czymś bardzo ważnym i ona nam podpowiada, czy to jest dla nas osiągalne, czy to jest jakiś kompletny absurd. Tak, oczywiście 5 listopada u Dominikanów na Dominikańskiej odbędą się artystyczne zaduszki. Będzie wielu wspaniałych artystów, jak Grzegorz Markowski, Dorota Osińska, Ryszard Rynkowski. Wszystko to bardzo pięknie się zapowiada. Będziemy przywoływać świętych, którzy są patronami dla różnych wspominanych osób z dziedziny sztuki, artystów, czy sportowców, dziennikarzy. Będzie też taka właśnie bardzo dobra akcja, która łączy się z tym dla obecnych jeszcze żyjących, żeby zrobić coś dobrego. W Zambii istnieje taki sierociniec, dom sierot i została założona fundacja w Polsce Cassisis Szymona Hołowni. I będziemy zbierać, nie my, ludzie będą się dzielić na ten cel. Przy okazji słuchać państwa pięknych piosenek. Wymyślił pan, panie Krzysztofie, puentę? Wymyśliłem, ale to podrzuciła mi ją Halinka przed chwilą. A mianowicie ja, jak zaczęliście panie mówić o tych zaduszkach Halinki, to sobie uświadomiłem, dlaczego ja napisałem tyle piosenek drogi. Między innymi Easy Rider i Droga do Granicy i tam całe mnóstwo, ponieważ moim świętym jest święty Krzysztof.
logiczne, no właśnie. No, w związku tak, z tym patrząc. Prawdopodobnie on mi to podrzucał. Tak. A pan ciągle w drodze. A ja ciągle w drodze. Dziękuję bardzo. Halina Frąckowiak, jak i Krzysztof Dałgrzewicz. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli tak hojni dla nas, bo wiem, że i pani również kwestowała wczoraj. To prawda, puszka była bardzo ciężka, ale to ważne. Dziękuję bardzo za państwa obecność w studiu dzisiaj, 2 listopada. Państwa zapraszam już teraz na minęła 20. Maciej Wąsowicz czeka.